Żadne pieniądze nie zdołają wynagrodzić bólu, ale nawet niewielkie kwoty mogą pomóc cierpiącym i chorym. Przekaż 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu, ulica Wiejska 2. Telefon 48 366 81 44. Numer KRS 00 00 18 53 46. Twój 1% znaczy dla chorych tak wiele. Jestem przedstawicielem Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Radomia. Nasza działalność statutowa polega na ratowaniu i dbaniu o najcenniejsze zabytki architektury i kultury materialnej miasta Radomia. Wiąże się to z dużymi wydatkami, dlatego prosimy Państwa o 1% odpisu podatkowego. Chciałabym podziękować panu dyrektorowi za gościnę i jak również za to, że młodzież naszej szkoły tak aktywnie zaangażowała się w realizację tego filmu. Przy współpracy z panem Piotrem Kołodziejczykiem i młodzież pod moją opieką przygotowała dzisiaj krótki zwiastun i kilka informacji na temat naszej ciężkiej pracy. Dziękuję. Ja może najpierw przywitam pana dyrektora Lisa, dyrektora tej szkoły. Przedstawię może młodzież. Zacznijmy od prawej strony, Asia Jaroszek. To jest gimnazjum numer 13 z Radomia. Gość w tej szkole dzisiaj. To jest jej siostra Małgosia Jaroszek i Agnieszka Salwa. Obydwie są z liceum imienia Jana Kochanowskiego. Ja nazywam się Piotr Kołodziejczyk. Jestem właścicielem telewizji Radom. I chciałbym Państwu przedstawić projekt, który jest dwujęzyczny właściwie. Nazywa się Twin Cities, bliźniacze miasta, a dotyczy on filmu o dwóch miastach o tej samej nazwie, o dwóch miastach Radom. Jest Radom w Polsce i odkryliśmy Radom w Stanach Zjednoczonych w Illinois, a właściwie tak na dobrą sprawę to Radom w Illinois odkrył nas poprzez American Corner, tą radomską siedzibę tejże placówki. I zaproponowali nam na początku, żebyśmy zmontowali im taki krótki dokument o nich samych i przysłali nam dobre 3 godziny materiału surowego. Więc ja stwierdziłem, że czemu by na przykład nie zrobić tak, że o dwóch miastach film zmontować, na przykład, nie wiem, 40-50-minutowy, taki, który przedstawi z jednej strony Radom tamten i z drugiej strony Radom nasz. I oni przystali na ten pomysł, zaproponowali, właściwie skontaktowali mnie z panią Dorotą, która tutaj tak pięknie państwa przywitała, z panią Dorotą Dobrzańską, przepraszam, że zapomniałem przywitać na początku. Właściwie zaczęliśmy pracę nad filmem. Pani Dorota zebrała zespół i rozpoczęły się prace. W tej chwili prace już są na ukończeniu, właściwie został nam jutrzejszy jeden dzień zdjęciowy. Można powiedzieć, już przystępujemy do montażu. Jeszcze jedna rzecz, film generalnie jest apolityczny, czyli nie jest związany, nie ma w filmie żadnych polityków, żadnych twarzy takich związanych z jakąkolwiek partią polityczną. Film jest o kulturze miast, o ludziach tych miast, o tym, że co jest u nas wspaniałego, pięknego w Radomiu naszym, co jest pięknego, wspaniałego w Radomiu amerykańskim. Jeśli chodzi o Radom Polski, unikałem obrazu miasta z wyrokiem, czyli takiego skrzywdzonego, nie wiadomo, zawsze wszystko jest źle u nas i tak dalej, jak to się bardzo często obiegowo w mediach, zwłaszcza pozaradomskich, o nas mówi. Film będzie przedstawiał nasze miasto jako miasto piękne, wspaniałe i przede wszystkim mimo trudności z perspektywami, bo mamy perspektywy i uważam, że to miasto nie ma wyroku, to miasto po prostu może się pięknie i wspaniale rozwijać i trzeba takie miasto nas, ludzi tego miasta pokazywać i promować. Za chwilkę przedstawię Państwu
krótki spot. Będzie kilka wersji tego spotu, ale dzisiaj przedstawimy ten jeden. Zapraszam do jego obejrzenia. I może reszta informacji już po spocie poprosimy. Two countries. Two cities. One nation. Shared passions. Radom in USA and Radom in Poland. Radom TV and teenagers from Radom are presenting the movie Twin Cities. Coming soon to the Helios theaters in Poland and the theaters in Chicago and Radom in the USA. Na olimpiadzie językowej w Niemczech. Nie ma jej z nami dzisiaj tutaj, ale jak Państwo widzicie, jest wspaniała muzyka. I także ona będzie autorem muzyki do tego filmu. Premiera filmu jest planowana na 25 kwietnia tego roku, a więc już po świętach Wielkiej Nocy, w kinie Helios o godzinie 18:00. Wstęp będzie wolny. To chyba wszystko. Może jeszcze jakieś pytania, to proszę bardzo. Mieszkaniec Radomia w Stanach Zjednoczonych szukał jakiejś firmy, instytucji, która by mu pomogła zmontować ten film, ale zrobiła to, że tak powiem, prawie że gratis. Jego film, który tam on sobie nagrał. No i miał kontakt z American Corner w Polsce i American Corner w Polsce dał im kontakt do mnie. Oni się tak ze mną w ten sposób skontaktowali, no i potem już poszło. Także to bezpośrednio osoba prywatna, która znalazła nas właśnie poprzez American Corner. Ten mężczyzna jest mieszkańcem tamtego regionu. Tak, tak. Tak, to jest ciekawostka, proszę Państwa, bo w tamtym Radomiu mieszka, no chyba na dzień dzisiejszy, Wikipedia podaje 320 osób, ale tak naprawdę to mieszka około 250. I tak jak twierdzi Fred Tama, czyli dziadek Daniela, który tam na stałe mieszka, wszyscy mieszkańcy wywodzą się z Radomia. W okolicach roku tak 1890 pierwsza emigracja nastąpiła i pojechał ktoś pierwszy, drugi, trzeci. Dowiedział się, że w łatwy sposób można wynająć tam ziemię, bo na początku tak to wyglądało. I rozpoczęto wyjazdy całymi rodzinami już. I Fred Tama jest dziadkiem Daniela. Daniel skończył niedawno medycynę. I oni bardzo pragną tego kontaktu i pragną z nami współpracować. To właśnie przez nich znaleziono pana Piotra, a potem naszą szkołę. Pan Fred i pan Daniel piszą do nas na temat codziennego swojego życia tam, przesyłają nam zdjęcia, no my staramy się odwdzięczyć. Dostajemy od nich różnego rodzaju prezenty, począwszy od ich prasy, po jakieś czy flagi, czy książki. No i utrzymujemy stały kontakt. Mamy nadzieję, że może ktoś z nich do nas zawita. Na dzień dzisiejszy odpisali, że chwilowo nie planują wyprawy do Polski, ale biorą to pod uwagę. Kontrast to nie podobnie, tylko to jest na zasadzie takie, że miasto Radom tam posiada u siebie to, tamto, mają takie zwyczaje, prawda, taką historię. Miasto w Polsce, Radom, posiada to, mamy taką historię. No i po prostu widz, jako inteligentna osoba, bo my traktujemy widza jako inteligentną osobę, może sobie porównać, tak? My nie mówimy, że Radom, nie wiem, Polski jest lepszy albo gorszy, albo że fajniejszy, albo że nie fajniejszy, tak? My po prostu przedstawiamy te dwa miasta, a widz jako osoba inteligentna sobie te dwa miasta może porównać, wyciągnąć własne wnioski. Po prostu to jest taka forma dokumentu, która po prostu jakby w cudzym słowie zmusza widza do tego, żeby przemyślał, porównał, tak? Nie jest to takie podanie na tacy, nie ma jakichś nie wiadomo jakich trików hollywoodzkich, prawda? No jeśli ktoś się spodziewa jakichś super efektów specjalnych, to się zawiedzie, bo nie. Mamy przepiękny wykład doktora Kamila Kubickiego, to jest taka osoba,
z Radomia Polskiego. Ten pan doktor jest niewidomym naukowcem, ale świetny wykład kiedyś nagraliśmy właśnie w American Corner i za jego zgodą między innymi fragmenty obszerne tego wykładu będą w filmie w tej części amerykańskiej, tak? Czyli on będzie po prostu mówił o amerykańskim Radomiu, a my będziemy uzupełniać tą jego wypowiedź na przykład przebitkami z amerykańskiego Radomia, które nam Daniel przysłał, tak? Tak, tu są dwie osoby, które prowadzą jakby cały film, bo koncepcja jest taka, że młodzież film prowadzi. Więcej nie będę zdradzał, bo nikt do kina nie będzie chciał przyjść, ale koncepcja jest ciekawa. Ta młoda panna zajmuje się dźwiękiem, a więc odpowiada za to, żeby było wszystko słychać, dobrze słychać, bez szumów i innych takich rzeczy. Łucja Bojek, tak jak już wspomniałem, dzisiaj nieobecna, ona zajmuje się kompozycją całej tej otoczki muzycznej. Ja zajmuję się sprawami technicznymi, takimi, którymi z kolei Agnieszka się nie może z racji na przykład kompetencji zająć, tak? Czyli na przykład organizuje, żeby były kable, blenda, żeby była, prawda? No i staję za kamerą, tam Państwo widzicie drugiego operatora, pana Krzysztofa, który też filmuje nam z ramienia, prawda, jak na dwie kamery robimy, tak? Więc po prostu, na przykład są ujęcia symultaniczne, czyli po prostu takie, gdzie są ciągnięte z dwóch kamer na raz i po prostu jedna kamera na przykład na wysięgniku łapie dwie postacie idące z jednej strony, a druga kamera symultanicznie z drugiej strony, także ani jednej, ani drugiej kamery nie widać, prawda? No ale ujęcie jest symultaniczne, będzie montowane symultanicznie też. Autorem filmu, jestem autorem scenariusza także. I właściwie to ja to napisałem, cały ten scenariusz, tak? I ja wyreżyserowałem ten film. Oczywiście bez Państwo możliwość obejrzenia. Film będzie, język prowadzący będzie język polski, a będą tak zwane subtitles, będą napisy po angielsku. Tłumaczeniem oczywiście zajmuje się pani profesor Dorota Dobrzańska, także tutaj pewność tłumaczenia. To zaangażowanie jest ze strony Polonii w Chicago, która jest dużą Polonią. To jest największa Polonia w Stanach Zjednoczonych i oni również wykazali spore zainteresowanie naszym filmem i też wspomagają nas, jeśli potrzebne są jakieś materiały. Bo należy powiedzieć, że film będzie promowany nie tylko w Polsce. W Polsce będzie promowany w kwietniu, natomiast w czerwcu jedziemy do Chicago najpierw, a potem do Radomia tam, bo mamy po drodze akurat. I tam będzie promowany film, no a razem z filmem będzie promowane także nasze miasto, tak? Będzie to automatycznie jako promocja samego miasta. Pan jedzie, czyli to pan z młodzieżą? Z panią? Tak. Tak, cały zespół jedzie tam do Stanów Zjednoczonych. Będzie promowany tylko w Radomiu? Czy w Polsce? To znaczy tak, generalnie film kładziemy z racji wielkości, szczupłości budżetu. Po prostu będziemy go promować w Polsce, w Radomiu, chociaż on będzie dostępny też i w sieci na naszej stronie tvradom.pl już po promocji, prawda, po premierze. Chcemy się także dogadać i wszelkie znaki na to wskazują, że w kinie Elektrownia też będzie on dostępny, ale tu jeszcze nie mamy takiej całkowitej pewności, jeszcze się uzgadniamy. Więc myślę, że tak powiem, będzie on w Radomiu szeroko dostępny, w internecie szeroko dostępny, no i będzie promowany w Stanach Zjednoczonych, w Chicago i w Radomiu amerykańskim, który jest, dodajmy, 630 km od Chicago. Pan Państwa dostać? Tak, ja prześlę na każdy e-mail redakcyjny, prześlę skrót, link do dwóch już wersji tego trailera i poprosiłbym o rozpowszechnienie też. Także nasze wystąpienia do filmu, moje i mojej siostry, nam trochę zeszło, ale wszystko się udało i efekt jest bardzo dobry. Będzie można obejrzeć w końcowej wersji naszego filmu w kinie. Jak Państwo widzicie, Agnieszka jest dość tak potężną dziewczyną, a naprawdę tego sprzętu musiała sporo ze sobą nosić. Więc to też ta forma edukacji przy tworzeniu. No i mam nadzieję, że będzie się Państwu efekt końcowy podobał. To były miesiące czy tygodnie? Znaczy tak, generalnie można powiedzieć, że to były miesiące, bo ponieważ ja byłem chory i korzystałem z, że tak powiem, bardzo mocno z usług naszego NFZ-u, więc mieliśmy taką przerwę w projekcie dosyć sporą,
ale de facto, nie wiem, od listopada, jakoś grudnia już wróciliśmy do tematu tak na serio i, że tak powiem, no to nam zeszło, powiedzmy listopad, grudzień, styczeń, no luty, 4 miesiące, marzec, powiedzmy, już jest 4,5 miesiąca, gdzieś mniej więcej, tak. Chociaż de facto sam projekt, sam pomysł, kontakt był chyba w czerwcu, o ile dobrze pamiętam, tak, tamtego roku. Czyli 25 kwietnia. 25 kwietnia, kino Helios, 18. Zapraszamy. Dziękuję.